10 stycznia 2024 roku fałszywego żydowskiego kalendarza. Słabo znam się na IT. Postaram się to złożyć w jeden film, a być może puszczę dwa filmy celem wstępu. Kochani, Bogiem jest Słońce i Duch Święty. Dzisiaj zrobię wam prawdziwą mszę. Nie tą, którą macie tam w kościele, to kuglarstwo religijne, wyciąganie opłatków, hostia i tak dalej, ale prawdziwe zawierzenie, prawdziwą deklarację wiary do jedynego Boga, Słońce, który jest stwórcą całego Układu Słonecznego i dzięki któremu żyjecie. Takiej istocie, kochani, należy się największy szacunek, prawda? A wy co robicie? Wy oddajecie cześć jakimś zmyślonym historyjkom żydowskim, zmyślonemu Jezuskowi, Maryi. Jest to bluźnierstwo, kochani. Musicie to w końcu zrozumieć. No albo Bóg Słońce może dojść do wniosku, że nie będzie nas dalej ciągnął przez galaktykę w Układzie Słonecznym. Ta Una, którą tu widzicie, pomarańczowo, taka bordowo-czerwona, to jest ta właśnie energia, życiodajna energia, która, dzięki której możliwe jest życie na Ziemi. Ale ta energia może też być, zabrać nam życie wszystkim ludziom na Ziemi. Także, kochani, proszę was o refleksję. Szczególnie tutaj mówię do rządów Stanów Zjednoczonych, Europy, Polski, Chin, Arabii Saudyjskiej, Rosji. Kochani, musimy przeprowadzić pokojową apokalipsę i przywrócić jedną prawidłową religię opartą o Boga Słońce. Z Bogiem Słońce.